Repertuar, czyli... To jest grane, piątek, 23 sierpnia, godzina 20. Witamy was w trzyosobowym składzie, a mianowicie... Faja! Costello. I gościnnie Norbi. Gościnnie Norbi, mamy... to już w zasadzie tradycyjnie Norbi. Już od pewnego czasu... No, co? Z nami w studio Kukunia i Alan. Alan jest zmutowany. Więc od pewnego czasu mamy pełno różnych ofert specjalnych, głównie związanych lub to z 15-leciem Warming, ale już to się skończyło, a teraz z Gamesconem. Co to, Norbi, ten Gamescon jest w ogóle? Gamescom to są bardzo duże targi przemysłu gier komputerowych oraz wideo, które są u naszych sąsiadów za Odry. Czyli w Kolonii odbywają się. Są to bardzo duże targi, na którym Wargaming chciał jakoś zaistnieć dosyć znacznie dzięki i pokazać się z dobrej strony, jako dobrzy wujkowie. Przez to dali nam całe mnóstwo atrakcji związanych z tym wydarzeniem. Do wtorku do 7 rano mamy tak. 5-krotnie więcej doświadczenia za pierwsze zwycięstwo w danym dniu, 3-krotnie więcej doświadczenia dla załóg pojazdów 10 poziomu, 2-krotnie dla załóg 9 poziomu, 30% zniżki na zakup wszystkich 7 czołgów poziomu 7 oraz 20% więcej będzie przychodu na te czołgi oraz o 50% wyższe przychody za grę wszystkimi pojazdami 5 tieru. 50% zniżki na następujące czołgi premium: Matylda, Schmalstrum i T-14. 50% zniżek na wyposażenie, czyli wszystkie moduły i tak dalej. 50% zniżki na przeszkolenie załóg i zerowanie umiejętności. Jeszcze mamy z takich ciekawostek, które trwają jeszcze właśnie do wtorku, to jest to, że dostajemy 30% więcej kredytów, jeżeli będziemy mieć gimej, czy w przegranej lub wygranej załodze w pierwszej trójce, czyli warto grać z zarabiaczami i być w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o damage. Tutaj też mamy, jeżeli zniszczymy przynajmniej jeden pojazd z każdego kraju, łącznie 6, dostajemy zestaw, pakiecik sprzętu eksploatacyjnego, który możemy na przykład sprzedać za 60 tysięcy albo wykorzystać. Z misji, które jeszcze są, to w niedzielę, jeżeli zniszczymy... Czekaj. W sobotę, jeżeli zniszczymy 20 czołgów średnich, dostaniemy dzień premium, czyli warto to też wykorzystać, a w niedzielę, jeżeli zrobimy 3000 damage'u i zabijemy 3 pojazdy przeciwnika, dostaniemy 2-krotnie więcej doświadczenia. A jest jeszcze czołg miesiąca, tak? Ważna ta misja? Znaczy oferta? Tak, jest 30% kredytów jest więcej za ISA 2, za walkę tym czołgiem. W dalszym ciągu trwa promocja na niemieckie drzewko medów średnich, czyli modele Indian Panzer, Leopard PT oraz Leopard 1. Są 30% tańsze, zarabiają również o 30% więcej. Kolejna, w dalszym ciągu trwająca promocja jest to obniżka na modele z drzewka jak Pantery. Też są tam promocje związane z załogą na te czołgi. I uwaga, co najważniejsze, w dalszym ciągu osoby, które wróciły z wakacji, może nie wiedzą, można za darmo dostać dzień premki. Jeżeli tylko wbijecie 50 tysięcy expa danego dnia, następny dzień przedłuża się premka i tutaj jest to uwzględnione 5-krotne exp. Jakiekolwiek wszystkie możliwe promocje są uwzględniane do tego, dlatego nie jest to takie trudne. Zachęcamy was do tego i cały czas 300 tysięcy kredytów dziennie za 30 kili, ale pamiętajcie, powyżej 4 tieru, więc jak gracie tetrachem, to ciężko będzie wam to nabić. A nie 5, nie 5, twoja? Od 4 w górę. Okej, ale co jest najważniejszego dzisiaj, Costello? No? Dzisiaj wszedł nowy super test, w którym możemy zobaczyć, co nas niedługo czeka. Są to bardzo, bardzo interesujące informacje. Wydawałoby się, że nadchodzi nuda, a tutaj wręcz przeciwnie. Faja, powiedz, jakie są twoje pierwsze wrażenia?
Ja powiem tylko o najważniejszych właśnie zmianach, czyli w rosyjskim drzewku medziki pod T-34, czyli jeżeli macie ten czołg T-34, po nim będzie można zrobić A-43, później A-44, następnie obiekt 416, później będzie T-54, który w zasadzie jest już od zawsze. I z niego, jeżeli go macie, możecie od razu przejść do obiekta 140. Ale o tym mówiliśmy ostatnio. Powiedz, Faja, jak się tym jeździ? Aha, czyli tak, A-43 wygląda w ten oto sposób. Jest to czołg żwawy, charakteryzujący się bardzo szybkością zlówki ZIS-4. Chyba w okolicach 2 sekund przeładowanie. A-44 jest to czołg, który jak na swój tier jest bardzo twardy z przodu. Jak widać, ten taki przedni pancerz, który będzie mieć 150, zakrywa tu prawie wszystko oprócz włazu dowódcy. Twitch się wyłączył, ale trudno, nagrywamy dalej. Jeszcze ten A-44. A-44 będzie mieć bardzo silną, mocną lówkę, ponieważ 300 damage'u to jest naprawdę dobry wynik jak na 7 tier. A czy to jest ta lufa, która ma 200 przebitki? Nie, właśnie tu jest obiekt 416, czyli 8 metr, który wygląda jakby T-62A przejechał w walec i cofnął mu wieżę do tyłu. Ten czołg jak na 8 tier będzie mieć wiele plusów. No niestety muszę wyłączyć Twitcha, bo w ogóle się coś popieprzyło, więc przepraszam Twitchowników. Niestety czasami na żywo nie da się nagrywać. Ja tylko chciałem zdementować jedną rzecz, to jest zwykły test patcha 0.8.8, nie super test. Super test to jest zupełnie... Więc największym plusem tego 8 tieru to jest lówka, która... lówka 9 tieru, która bodajże chyba co 7 sekund albo 8, ale dosyć szybko będzie strzelać od 320 damage'u, a penetracja 201. Ciekawostką jest penetracja na goldzie, będzie ona wynosiła 330. Niestety wieża tego czołgu będzie obracała się tylko tak podobnie jak w TDK-u 10 tieru angielskim, czyli do pewnych granic, i z przodu zerowa depresja działa prawie, więc to są minusy. Plusem jest to, że jest bardzo niziutki, no i ta lufa. Obiekt 140, i to będzie czołg naprawdę, na który bardzo czekam, ponieważ troszeczkę na T-62A w moim stylu gry to się tak trochę nie sprawdziło. Był to moim zdaniem zbyt miękki czołg. Ten czołg jest zdecydowanie twardszy. Dlaczego? Patrzcie się. T-62A o wiele większy niż obiekt 140. Przy zachowanej szybkości lówki, zachowanych też pancerzach i tak dalej, ten czołg po prostu jest takby mniejszą wersją T-62A i zdecydowanie myślę, że będzie mi się lepiej nią grało. Następną rzeczą to jest w drzewku niemieckim czołgi takie jak VK-3601 oraz VK-3001 zostaną nie będą już czołgami medium, tylko heavy tankami. VK-3601 stanie się szóstym medem, czyli szóstym heavykiem, z szóstego meda na szósty heavyk, ale niestety jestem bardzo zaniepokojony nerfem działa konisz, który tylko, jak widzicie, bije po 135, a w tej chwili bije chyba 165, no ale akurat VK-3001 to może być ciekawy czołg, ponieważ w zasadzie jest prawie taki sam jak VK-3001 teraz, tylko będzie to heavy tank 5 tieru. Co tam jeszcze ciekawego, chłopaki, w tym patchu? Jeszcze pytanie do Norbiego, bo jest to informacja, że w super teście mamy możliwość sprawdzenia, uwaga, dwóch historycznie występujących TDK-ów, Marder 3 i Nashorn, tak? Powiedz coś, Norbi, na ten temat.
Kiedy te deki mogą wejść? Tutaj mamy też taką zapowiedź. Dokładnie nie wiadomo, jak wiadomo, że to taki rebalans trwa dosyć długo i nie jest powiedziane, kiedy dane czołgi wchodzą, także to jest kwestia, nie wiem, jednego, dwóch, raczej prędzej dwóch patrzy i dopiero wtedy pewnie się z tym będziemy mogli zaprzyjaźnić. No dobrze, dodamy trochę też takich informacji, które wiele osób mogą zasmucić, niektóre ucieszyć. Z kolei tutaj będziemy mieli nerfy bardzo, bardzo wielu czołgów. Zaczniemy od informacji na temat KW-1S-a, który... Znaczy ja bym zaczął... Ja jeszcze skończę informację. KW-1S straci swoje działo, będzie miał tylko 100 i 85. Ale dopiero w następnym patchu. Tak. Natomiast T57 i Fosz, jeszcze nie wiadomo, na czym będzie polegał nerf, natomiast zostało potwierdzone to, że zostanie on wprowadzony. Ale to będzie dopiero patch daleki 089. Na razie to jest tylko takie wstępne. Natomiast potwierdzone i chociaż na teście na chwilę obecną nie jest to jeszcze wprowadzone, czyli wszyscy, którzy będą chcieli sobie przetestować, jak się jeździ niemieckimi czołgami, na teście na razie tego nie odczują, bo jest po staremu, tak już powiem, ale będzie zmiana, jeśli chodzi o niemieckie czołgi, i to dosyć znaczna. W większości niemieckich czołgów ciężkich, jak też i topowym medom, zostaną zabrane ich topowe silniki, czyli nie będą miały po 1200 koni, jak co niektóre czołgi, tylko po 700-750. Taki E75, zabiorą najlepszy silnik, znowu będzie żółwiem. Natomiast powiem tak, jest zapowiedziane, że te silniki nie przepadają, tylko te silniki zostaną w garażu, zostaną przerzucone z tych czołgów do garażu, będzie można je sprzedać, natomiast nie będzie żadnego zwrotu expa, które były na nie potrzebne. Także tutaj akurat żółta kartka po stronie WG, że ludzie walczyli w pocie i zdobywali exp, żeby wziąć te silniki, poodkrywać, a nie dostają za to nic. Na pewno ucieszy to zwolenników Tigera jedynki, że najlepsze działo będzie miało znacznego buffa, jeśli chodzi o szybkostrzelność. Teraz bodajże ma 6,96, dostanie szybkostrzelność zmniejszona do 8,96, czyli praktycznie co 6 sekund z groszami będzie mógł strzelać. Czas celowania będzie zmniejszony. Także to jest dużym plusem. Wszelkiego rodzaju Tiger 2 na przykład też zostanie mu zwiększona prędkość do 38. Silniki też mu zostaną zabrane. Zwiększa mu obrót pojazdu. No, także też dostanie lekkiego buffa do szybkostrzelności. Później ciekawą informacją jest również to, że dwa bardzo istotne czołgi niemieckie, 9 tier uchodzący za najsilniejszy czołg, że E75 straci na żwawości, natomiast też straci na żwawości E50 med 9 tieru, ale za to otrzyma znaczące wzmocnienie pancerza, bo aż do 150 mm wzrośnie pancerz kadłuba. Zostanie też przemodelowana wieża. To samo stanie się z jego następcą, co oznacza z kolei, że 10 tier zyska, dlatego że nie straci na silniku, tak jak to stracił poprzednik, a zyska dodatkowy pancerz. Także możemy się liczyć z tym, że będzie on chętniej używany przez graczy, jeszcze mocniej będzie taranował. No same plusy tutaj. Dokładnie to E50M będzie miał
Edge, obydwa w sumie, obydwa pojazdy E50 będą miały zupełnie nowe wieże. Te wieże będą w sumie nie tyle nowe, jeśli chodzi o... będą przemodelowane. Natomiast pancerz wież będzie taki sam jak do tej pory. Tak to samo się tyczy, jeśli chodzi o silniki jak Pantery. Też zostanie zabrany jej topowy silnik, jak Pantera 2, na razie nie wiadomo dokładnie co i jak. Także z jednej strony duży buff, znaczy duży buff, jeśli chodzi o działa, o szybkostrzelność tych dział, z drugiej strony mocny nerw, jeśli chodzi o silniki. Też zapowiadają, że ma być zmieniona kwestia oporów gruntów, mają być zasady zmniejszone, czyli będzie łatwiej się nimi dostać na miękkim i pewnym terenie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie, tak jak powiedziałem, w teście w 088 nie jest to jeszcze uwzględnione, są po staremu silniki. Zobaczymy dopiero pewnie w drugiej odsłonie tego testu będzie pewnie dopiero wprowadzane już też będą wprowadzane te silniki po zmianach. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że wiadomo już coś w sprawie Super Pershinga, który pojawi się w sklepie z powrotem w nas w łapce A088. Niby nieduże zmiany. Ma o 50 HP więcej. Cięższy jest o 60 kg, zwiększają mu prędkość maksymalną. Nie wiadomo, silnik zostaje ten sam, więc te 2.2 to chyba na Halufie z góry może coś tam osiągnie. Przedni pancerz wieży i kadłuba zmniejszony o 1 mm. Też chyba nieodczuwalne to będzie. Różnica już będzie tylko, że będzie mniejsze nachylenie przedniej płyty pancerza. Także niby to może być nerw, natomiast odległość tego pancerza od takiego pancerza właściwego będzie większa, dzięki czemu ten przedni pancerz będzie bardziej odporny na pociski kumulacyjne, więc trudno powiedzieć jak to dokładnie będzie wyglądać. Może być duży nerw, jeśli chodzi o ten pancerz, ale równie dobrze może wcale nie być tak źle. Czyli będzie można go kupić za 7200 golda, ale ci, którzy na przykład będą niezadowoleni z tego, co się z nim stało, mogą go sprzedać, tak? A powiedz Faja, czego nie będzie można kupić w najbliższym patchu? To nie będzie można kupić w najbliższym patchu. Znowu mnie zaskoczyłeś, Costello. Wszyscy na to czekali. Znaczy, będzie można kupić. Wschodu. Z Dalekiego Wschodu. Aha, czyli jeszcze niestety nie można kupić chińskich czołgów premium 8 tieru, ale dlaczego? Coś wiecie na ten temat? Tak. Znaczy, nie to, że nie będzie można kupić. Będzie można kupić, ale nie w grze za golda, tylko będzie można to kupić poprzez sklep. Czyli na zasadzie, taki jak teraz kupujemy te wszystkie tam paczki okolicznościowe z różnych tam eventów. Tak samo będzie można, dopiero w ten sposób będzie można kupić te w WZ-ach chyba 122 i 103, teraz nie pamiętam dokładnie jak się nazywa ten event, ale w każdym razie będą dostępne tylko i wyłącznie z poziomu sklepu. Wargaming tutaj się akurat nie popisał, chcąc chyba zabezpieczyć się przed tym, żeby ludzie masowo sprzedawali Super Pershinga, odkładając tam trochę golda. Zawsze można było tylko dołożyć odrobinę i kupić sobie od razu takiego Chińczyka. Tu chyba się zabezpieczyli, żeby takiego masowej imigracji nie było i zrobili taką chytrą sztuczkę, że nie będzie można bezpośrednio grze kupić. Pewnie będzie to dostępne, ale za jakiś tam czas, natomiast teraz wiadomo, że tego nie będzie można zrobić. Jak widać w patchu 8.8 mamy taką zakładkę Missions. W tej chwili to jest jeszcze puściutkie, ale jak wejdzie patch, będą tu aktualne misje,
I to będzie stały element już od patcha 8.8, co na pewno ożywi grę. Po prostu ludzie nie tylko grając zwykłe randomki będą mogli po prostu te misje przechodzić. Czyli o tym już w zasadzie też mówiliśmy. Jak się nazywa ta plansza środkowa informacyjna? Bo tu mamy po angielsku. Przebieg służby. Przebieg służby też się zmieni. Jak widać, będzie o wiele więcej informacji. Nie klikam to awards, bo jak klikłem kilka razy, to mi zablokowało grę. Ale jak widać, mamy tutaj różnorakie informacje dotyczące... No. No to ja też teraz zapytam, bo włączyłem, wiem, że sobie to włączyłeś i pograłeś kilka bitew. Powiedz mi, jak jest po rosyjsku do boju? Gotow? Boj. Nie, w boj! Boj, no. Właśnie. Czyli te wszystkie odgłosy związane z nacjami są dostępne i to całkiem fajnie brzmi. Ja puszczę. Nie wiem. Czekaj. Do gnoju? Standard. O, coś mi nie działa. Ale tu będzie, jak widzicie, zmieni się na National i wtedy w zależności od tego, jakim czołgiem będziemy grać... czekaj... Darby, ja tu widzę informację, że podany jest i czołg, który będzie można wygrać na misję, tak? To też 44-122. Jest zapowiedziane, że niektóre czołgi, które nie będą ogólnie dostępne, będą tak zwane okazjonalne, coś w rodzaju tego M60. Na pewno oczywiście dziesiątek nie będzie w tych możliwości wygrania w ten sposób, ale właśnie czołgi typu T-44-122, czy tam było, albo tam był jeszcze T-44-85 bodajże swego czasu, też coś takie coś. Będzie można wygrywać w misjach, prawdopodobnie będzie to związane z jakąś tam nie wiem, dużą ilością misji, które trzeba będzie wykonać, ewentualnie z łatwością tych misji, no ale zobaczymy, w każdym razie ważne, że coś się dzieje. Okej, to co? Wszystko... Aha, przecież nie powiedzieliśmy bardzo ważnej rzeczy. No niestety teraz nie wbijemy na treningówkę, bo nie ma na to czasu, ale mamy nową mapę, która nazywa się Tundra. Przejechałem nią jedną bitewkę i naprawdę bardzo mi się podoba. Są tam miejsca, gdzie możemy snajpić z góry, możemy obkrążać, możemy jechać jakimiś dolinkami, mostami. Naprawdę bardzo pozytywnie ta mapa na mnie, znaczy podobała mi się po prostu. I jeszcze dla tych wszystkich, którzy narzekają, że ciągle grają na 3, 4, 5 mapach, wracają 3 stare. Nadaje. Komaryn. No bo ja nie mam przed sobą żadnej strony. Wracają. Komaryn, bagno. I... Ten, wybrze Serene Coast, to było ta mapa na wybrzeżu taka, z jedną górką. No dobra, to ja powiem. Cichy Brzeg, Komaryn i Bagno. A właśnie. Słuchajcie, w zasadzie to chyba powoli wszystko w tym odcinku, tak? Zdecydowanie wszystko. Czy jeszcze coś chcecie powiedzieć, Norbi Koszczelno? Ja bym chciał powiedzieć do zobaczenia za tydzień. Ja bym chciał powiedzieć, żeby pozdrowić fajnie. Czyli pamiętajcie, jeszcze do wtorku, do godziny 7 jest 30% więcej zarobku dla trzech najlepszych damage'ów. A jeszcze w sobotę, jak zabijecie 20 medów, dostaniecie dzień premki. To wszystko. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku repertuaru. Trzymajcie się. Cześć.